Pracuję w Lone Star Diner przy drodze z Carson City do Reno. Nazwa baru została oczywiście zmieniona z oczywistych powodów. Więcej o tym później. Dlaczego pracuję w Lone Star Diner przy drodze z Carson City do Reno? No bo, moi drodzy słuchacze, moje plany życiowe nie wypaliły. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zostaniesz przyłapany na pracę w restauracji tuż obok uczelni, a konkretnie takiej na odludziu, może to oznaczać, że sprawy nie potoczyły się tak, jakbyś tego chciał. Ale nadal, dlaczego ta restauracja? Dlaczego konkretnie Lone Star? Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie nie zadajecie tych pytań, ale mimo wszystko uważam, że zasługują one na odpowiedź. Ze wszystkich barów na świecie Lone Star jest tak wyjątkowy przez wypłatę. Płaca jest zajebista. Jest może z 10 innych restauracji w promieniu 30 minut jazdy od miejsca, w którym mieszkam. Większość z nich oferuje średnio nieco ponad minimalną krajową. Tymczasem w Lone Star zarabiam $50 za godzinę. A ta stawka godzinowa wynika z jednego, pojedynczego, odosobnionego powodu, bez względu na to, co ktokolwiek może wam powiedzieć. Przez niego. Mój pierwszy dzień w pracy był w porządku, tak mi się wydaje. Pracowałem wcześniej w obsłudze klienta, więc czułem, że mogę sobie poradzić z dziwnymi niespodziankami, które są specyficzne dla gości w barze. Byłem w stanie dość szybko dostosować się do panujących tu zasad. Niepisane zasady, takie jak niektóre obszary w restauracji muszą być cały czas nieskazitelne czyste, czy obsługuj klientów szybko, ale nie za szybko. Podobno klienci tutaj tak naprawdę nie lubią, gdy pojawiasz się tuż po ich przyjściu. Daj im trochę czasu, żeby poczuli podłogę pod butami, żeby żałośnie gapili się przed siebie i opłakiwali to, co mogło się kiedyś zdarzyć w ich życiu. Klienci są tutaj, bo chcą być sami. Oczywiście niejasno zdefiniowane zasady szeptane od ucha do ucha dotyczyły również kucharza. Jeśli w jakiś sposób byłeś sławnym szefem kuchni Marco Pierwhite'em we własnej osobie, twoim zadaniem było zachowanie swoich cholernych umiejętności dla siebie. Miałeś przyrządzać klasyki tak przyzwoicie, jak to możliwe. Nieźle, ale też nie niesamowicie. Na tyle normalnie, żeby było naprawdę dobrze. Tego właśnie oczekują klienci. W miarę upływu tygodni poprawiałem się. Większość klientów chciała po prostu kawę i brunch, przyniesioną im ze średnią prędkością z częściowo przewidywalną częstotliwością zgłaszania się kelnerów. Wszystko robiłem perfekcyjnie w swojej przeciętności. Nie będąc typem subtelnym, pewnego dnia w końcu postanowiłem zadać to pytanie mojej szefowej w środku zmiany. Nie chciałem psuć dobrej atmosfery, ale cholera, byłem zbyt ciekawy. Nie było to pełne spojrzenie na pysk darowanego konia, raczej sceptyczne spojrzenie z ukosa. Dlaczego dostaję tutaj aż $50 za godzinę? Nawet nie oderwała wzroku od swojej pracy przy kasie, metodycznie licząc paragony. Powiedziałam to już pierwszego dnia. Musisz być dobry w przestrzeganiu zasad. A kiedy jest to ważna zasada? Lepiej, żebyś był cholernie doskonały w przestrzeganiu jej. Mamy tu wysokie oczekiwania. Skrzywiłem się. No tak, wysokie oczekiwania. Myślisz, że żartuję? Nie, proszę pani, ja po prostu... Dlaczego w ogóle się odezwałem? Po prostu uważam, że prowadzi pani tu naprawdę fajny biznes. W sposób, który jest lepszy niż wszędzie indziej. To wciąż praca, ale całość wydaje się uczciwa. Chryste, moje umiejętności kokietowania były fatalne. Dodaję więc to do listy zamierzonej przeciętności. Buja! Oderwała wzrok od swoich obowiązków i rzuciła mi surowe spojrzenie. Nie ja kieruję tym statkiem, a przestrzeganie tutaj zasad oznacza, że musisz o siebie dbać. Przepraszam?
Oczywiście, jestem twoim pracodawcą i dobrze ci zapłacę, żebyś tu był. To oczywiste. Ale powinieneś mieć świadomość, że dzieje się tu o wiele więcej niż tylko ja, ty, personel i ta restauracja. Spojrzała na zegarek i westchnęła. Zwykle zostawiam to przemówienie na koniec miesiąca, ale już mnie przyłapałeś w połowie. Tak więc uwaga. Jeśli nie uważasz, że masz na tyle siły, aby postępować zgodnie z instrukcjami jasno, bez protestów i bez zadawania zbyt wielu pytań, powinieneś wyjść. Zrezygnować. Nie ma krzywdy, nie ma faulu. Tygodniowa zapłata już na ciebie czeka. Niedługo potem rozmowa ucichła. Próbowałem znaleźć okazję, aby zapytać się o to, co miała na myśli, ale zdecydowanie nie chciała kontynuować tego dialogu. I wiecie co? W porządku. Jeżeli chciała, żebym spuścił głowę i po prostu wykonał swoją pracę, byłem gotowy to zrobić. Tak więc pracowałem. Wszystko było dobrze. Przyziemne pogawędki z klientami były zabawne. Moi współpracownicy byli przyjaźni, a ja dobrze zarabiałem. Znalazłem miejsce na odbicie się w życiu. Miejsce, które jest dobre. Chyba była sobota, kiedy po raz pierwszy go zauważyłem. Zajmował miejsce w odległym kącie jadalni. Nie mam pojęcia, jak długo tam siedział i czekał, choć z pewnością wyglądał na cierpliwego. Miałem dziwne przeczucie, że był już tam od jakiegoś czasu, chociaż nie przypominałem sobie, żebym go wcześniej widział. Brązowa sztruksowa koszula, krótkie włosy. Wydawało się, że z połowy lat 50. W miarę spokojny uśmiech. Cóż, normalnie wyglądający koleś. Zacząłem wychodzić zza baru, po czym ruszyłem w jego stronę. Natychmiast poczułem mocny uścisk na ramieniu. To była Melanie, moja szefowa ściskająca mnie mocno. Tak mocno, że upuściłem notatnik. Jej palce zacisnęły się na moim przedramieniu, mocno szczypiąc moją skórę. Ważne zasady. Powiedziała. Co? Pamiętasz naszą pogawędkę o zasadach? Cóż, ta jest najważniejsza, okej? Okej, z... ten facet tam w kącie. Wskazała na mężczyznę, który przykuł moją uwagę, siedzącego prosto z dłońmi delikatnie splecionymi razem, z nieśmiałym uśmiechem na twarzy. Nie podchodź do niego. Nie mów ani słowa. Ale... on jest klientem. Jej uścisk się jeszcze wzmocnił. Sprawiała mi ból. Czułem się prawie tak, jakby wyładowywała na mnie jakąś niewidzialną złość. Chciałabym cię teraz poprosić, żebyś był na tyle mądry, by nie zadawać pytań i po prostu wykonywać polecenia. Nie idziesz do jego stolika, nie rozmawiasz z nim. Możesz na niego patrzeć, możesz krzyczeć do niego przez salę, jeśli chcesz, chociaż nie wyobrażam sobie, dlaczego kiedykolwiek miałbyś to robić. Ale nie podchodź do niego i nie przyjmuj jego zamówienia. Albo co? Ostry wydech przez nos, potrząśnięcie głową i piorunujące spojrzenie mojej menadżerki. Za każdym razem jest inaczej, ale to nie jest przyjemne, zaufaj mi. Obserwowałem go z niewielkiej odległości, na jaką mi pozwalano. Trudno było tego nie robić. Ona też to robiła. W przeciwieństwie do innych klientów, nie miałem wrażenia, że przyszedł tu, aby być samemu, powspominać lub wziąć udział w rytuale pocieszenia w postaci nudnych jajek po benedyktyńsku na żytnim chlebie. Zamiast tego miałem wrażenie, że był po prostu... ciekawy. Łagodny, zadowolony, ale ciekawy. Moja zmiana skończyła się niedługo potem, więc tak naprawdę nie miałem okazji zobaczyć, jak wychodzi. Niezależnie od tego, doświadczenie zobaczenia go i dowiedzenia się o zasadzie, z którą był powiązany, pozostawiło dziwne, przytłaczające uczucie w moim nastroju. Lubiłem swoją pracę. Lubiłem wracać do domu i odpoczywać. Nie przeszkadzało mi bycie na środku niczego. Miło było popatrzeć na puste niebo pełne gwiazd, widzieć jak błyszczą, a czasem nawet przelatują. Wyraziłem życzenie, aby wszystko w moim życiu pozostało proste.
zacząłem wyczuwać jego rytm. Zwykle pojawiał się raz w miesiącu. W rzadkich przypadkach, gdy go widywałem, próbowałem pisnąć dziwne pytanie do mojego szefa, typu kim on jest, skąd pochodzi, czy ktoś z nim rozmawia. Wszystkie mechanicznie spotykały się z odpowiedziami nie wiem, nie wiem i jeśli się boisz, możesz odejść. Potem, jak to bywa w życiu, pewnego dnia szefowa zachorowała. Moi współpracownicy i ja musieliśmy przekonać ją, żeby poszła do domu w połowie swojej zmiany. Niestety jej choroba niefortunnie przypadła na dzień pod koniec miesiąca, kiedy zazwyczaj pojawiał się nasz klient. I oczywiście był tam zaraz po jej wyjściu do domu. Na moją korzyść pozostali kelnerzy i kelnerki pracujący na okrągło byli świadomi jego obecności i dokładnie wiedzieli, co robić, kiedy się pojawi. Wszyscy mieli świadomość, że należy trzymać się od niego z daleka. Niemniej jednak napędzany pierwotną ciekawością, której po prostu nie mogłem się pozbyć, wykorzystałem tę okazję, aby to zrobić. Zrzuciłem jedną rzecz na podłogę, wiedząc, że Melanie nie było tam, aby mnie strofować. Dzień dobry panu, co pana tu sprowadza? Zapytałem go. Odwrócił głowę od swojej ustalonej pozycji na siedzeniu i przyłożył rękę do ucha. Sprytne, chciał, żebym podszedł bliżej. Zapytałem, co pana tu sprowadza? Zawołałem ponownie. Tym razem o kilka tonów głośniej, determinując dziwne spojrzenia innych czwartkowych klientów. Ku mojemu zaskoczeniu odpowiedział. Nie jestem pewien, dlaczego spodziewałem się, że jego głos będzie brzmiał jak ton jakiegoś pokręconego, szalonego demona. Może to przez strach, który zaszczepiła we mnie Melanie. Mężczyzna brzmiał dokładnie tak, jak wyglądał. Przykro mi, powiedział. Obawiam się, że nie jestem pewien, co mówisz. Czy możesz tu przyjść i zapytać mnie jeszcze raz? Nie, to mi wystarczyło. Nie chcę być niegrzeczny w kwestii obsługi, kontynuował. Ale mam wrażenie, że nikt nie przyjął mojego zamówienia od całkiem długiego czasu. Pozwoliłem, by wymiana zdań zakończyła się w tym miejscu, kierując moją uwagę z powrotem na innych gości. Jak zwykle, w końcu zniknął bez słowa, bez dźwięku dzwonka wejściowego ani widoku lub dźwięku jego kroków na podłodze baru. Nasze rozmowy na zapleczu o nim były strasznie krótkie, gdy tam był, tylko jest tutaj i odszedł. Trochę czasu zajęło mi zrozumienie, skąd wzięła się moja bezczelność w zwracaniu się do tego dziwnego mężczyzny w średnim wieku. Prawdę mówiąc, po prostu się go bałem. Jego obecność i wszystkie pytania z nim związane zakłócały ten skądinąd wspaniały układ, który moim zdaniem zawarłem. W tej chwili, kiedy o tym myślałem, wydawało mi się, że wtedy stanę na skraju mojej odwagi i coś mu powiem z bliska. W kolejnym tygodniu zostałem zaproszony do pracy na coś całkiem interesującego. Generalnie mam dobry wgląd w to, co Melanie, pani szefowa, robi na co dzień. Jedynym elementem, który pozostawał nieuchwytny, było jej co dwutygodniowe meldowanie się u szczególnie elegancko ubranego faceta, wyglądającego na jakiegoś agenta. Do restauracji wpadała dość liczna grupa żołnierzy stanowych, agentów i podobnie umundurowanych mężczyzn i kobiet, chociaż rzadko zwracałem na to uwagę. W połowie wycierania stołów, mniej więcej po godzinie mojej zmiany, Mel wpadła do mnie i powiedziała: Hej, chcę, żebyś wziął udział w spotkaniu z szefem, jeśli masz chwilę. Ważny szef? O, jasne, tak, tylko... Jeśli mogę spytać... Pozwoliła swoim oczom wypowiedzieć mi swoje niepisane zasady. Pytania równają się ze słowem nie. Dziękuję za przypomnienie, proszę pani. Przeszliśmy na zaplecze i usiedliśmy przy stole. Naprzeciw nas siedział już mężczyzna w skrojonym na miarę garniturze z subtelną słuchawką w uszach. Wspomniany agent. Na stole leżał mały, niechlujny stos notatek, papierów i dokumentów.
Przywiązywał uwagę do tego, żeby mnie oceniać. Przyglądał mi się bez przerwy niczym jeleń wpatrzony w światło reflektorów, zupełnie nie przejmując się tym, jak bardzo utrudnia mi to życie. Następnie zwrócił się do Melanie. Jak długo tu jest? Zapytał z szorstkim zachodnim akcentem. 6 miesięcy. Powiedziała. Ufasz mu? Ufam, tak. Pozwolił swoim brwiom powiedzieć, jeśli tak mówisz, po czym kontynuował. Dobra, więc najwyraźniej odwiedził cię ten włóczęga w zeszłym tygodniu. Ciebie. Powiedział, wskazując na Melanie. Nie było, ale ty. Uwaga teraz przeniosła się na mnie. Byłeś. Opowiedz mi wszystko. Agent dostrzegł zamieszanie w moich oczach. Jezu, nic mu nie powiedziałaś. Rzucił do Melanie. Tak, wiem, że to brzmi dziwnie, powiedziała, ale osobiście czuję, że ten człowiek jest niemal, nie wiem, sterowany przez ciekawość. Może im mniej mówię tym, którzy jeszcze nie wiedzą, tym lepiej. Wędrowiec, przerwał jej agent. To nasz przydomek dla faceta, który siedzi w kącie twojego uroczego, małego lokalu. A może powinienem powiedzieć, świetnej państwowej placówce. Przepraszam, jak to państwowej? Zapytałem. Zgadza się, państwowej. Gratulacje, proszę pana. Bierze pan udział w operacji rządowej. Wędrujący człowiek to nie tylko urocze przezwisko, ale nasza prawna definicja tego trudnego, małego problemu. Tego zjawiska, które odkryliśmy wiele lat temu. W tamtym czasie po prostu spacerował po pustynnym krajobrazie, zadając dziwaczne pytania niczego nie podejrzewającym nieznajomym. Wszystko normalne, jasne, trochę dziwne, ale nie nielegalne. Jednakże... Jednakże? Czasami różne rzeczy dzieją się przez niego. Dziwne rzeczy, nieopisywalne wręcz. Widziałem, jak Melanie jęczy zaniepokojona. Czy to wzbudziłoby moją ciekawość? Czy wy, wiecie, zabraliście go na... Miałem ochotę przerwać moje głupie pytanie, ale on pociągnął je dalej. Nie, nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że może to być niebezpieczne. Przytulny obraz tej restauracji, jaki miałem w mojej głowie, zaczynał się załamywać. Mamy powody sądzić, że to wizytor. Wizytor z... Nie odpowiedział. Potem nie brałem już udziału w żadnym innym spotkaniu informacyjnym. Wiedzcie, że nie dlatego, że miałem zakaz wstępu. Raczej po prostu nie chciałem już nic więcej wiedzieć. Moje wnętrzności nie były już ciekawe. Teraz czułem tylko pierwotny, wiercący dziurę w brzuchu strach. Agenci i policjanci, rozstawieni i siedzący w różnych miejscach w barze, byli teraz tylko jaskrawym przypomnieniem tego, na czym naprawdę polegała moja ponura praca w tym miejscu. Kawaleria rządowa pojawiała się przeważnie pod koniec miesiąca, w którym miał przybyć wędrowiec. Kiedy się pojawiał, nie robili nic więcej, poza oglądaniem go przy odległych stołach, subtelnie zapisując notatki w zeszytach. Zawsze zachowywał się tak samo. Po prostu tam siedział. Nie dawał im ani nam, pracownikom baru, zbyt wielu informacji. A skoro o pracownikach mowa, przypomniało mi się coś, co Melanie powiedziała mi po pierwszym miesiącu pracy tutaj, że rotacja pracowników w tej restauracji była niewiarygodnie duża. Wiedząc wówczas, ile wszyscy zarabiają, nie miało to dla mnie żadnego sensu. Teraz, po 7 miesiącach pracy, wraz z zupełnie nowym zespołem kucharzy, kelnerów i kelnerek, z którymi pracowałem od początku, widziałem na własne oczy, jak prawdziwe było jej stwierdzenie. Żaden z odchodzących pracowników nie mówił zbyt wiele, ale jestem pewien, że podstawowe założenie dotyczące tego, dla kogo naprawdę była ta restauracja, stało się dla nich podświadomie jasne podczas pobytu tutaj. Myślę, że nie do końca im to odpowiadało. Ja jednak zostałem, ale nie ze względu na płacę.
Właściwie nie jestem pewien, dlaczego to zrobiłam. Teraz mieliśmy nową obsadę pracowników nowicjusza. Ci, którzy rozumieli niejasne warunki sytuacji, tak jak Melanie, ja i wszyscy byli pracownicy, zostali. Ci, którzy nie potrafili pogodzić sytuacji ze swoją wrodzoną ciekawością, naturalnie odpadli. A potem pojawił się Malcolm. To był dopiero jego pierwszy tydzień. Był zapalony do pracy. Mega ciekawy. Przebrnął przez ogromną listę zadań i już prosił o kolejną partię pracy do przerobienia. Chciał nauczyć się wszystkiego naraz. Był na to gotowy. Chciał być tak pomocny, jak to tylko możliwe. Myślę, że wynagrodzenie za tę pracę, jak na faceta w jego młodym wieku, było dla niego po prostu zbyt pociągające. Melanie i ja ze swojej strony staraliśmy się jak mogliśmy, żeby zmusić go do zachowania odpowiedniego tempa. Oboje wygłaszaliśmy teraz przemowę. W tym momencie mniej więcej ją dopracowaliśmy. W tej restauracji są rzeczy, które są dziwne. Zasady, których będziesz musiał przestrzegać i o których nie będziesz myśleć. Zasady, które są konkretne, niezmienne i nie podlegające negocjacjom, jak grawitacja. Pokiwał głową. W tamtej chwili naprawdę wierzyłem, że przyswaja moje słowa. A jeśli ci to nie odpowiada, jeśli uważasz, że nie potrafisz o siebie zadbać, to nie powinieneś tu pracować. Kontynuowałem. Zawsze, w tym samym tygodniu, w którym wdrażaliśmy nowych pracowników, czułem ucisk w żołądku, gdy widziałem wędrującego mężczyznę w kącie. Jestem pewien, że Melanie też to czuła. W te dni Mel i ja pracowaliśmy przy kasie, a jeśli widzieliśmy kogoś wychodzącego z tyłu, zatrzymywaliśmy go. Po prostu chwytaliśmy go za ramię. Malcolm wyszedł, a ja zrobiłem dokładnie to. Szorstko chwyciłem go za przedramię, tak jak zrobiła mi Melanie, kiedy zaczynałem. Cofnął się zaskoczony. Pamiętasz naszą małą pogawędkę o zasadach? Zapytałem. Potulnie pokiwał głową, jakby wiedział, że ma kłopotę. Wskazałem na mężczyznę siedzącego przy stole w brązowej sztruksowej koszuli, patrzącego prosto przed siebie i nie mającego, jak wówczas sądziłem, prawdziwego powodu, aby tu być, po czym powiedziałem. Nie będziesz pod żadnym pozorem obsługiwał tego mężczyznę. Nie podchodź do niego, nie rozmawiaj z nim. Udawaj, że go nie ma. Malcolm podniósł worek na śmieci, który trzymał w lewej ręce. W moim stresie nie zorientowałem się, po co wyszedł. Wykonuję tylko obowiązki związane ze śmieciami, proszę pana. Powiedział, ale rozumiem. A potem opuścił bar przez frontowe drzwi ze swoją zwykłą dumą. Śmietnik nie znajdował się tak blisko, jakbyśmy sobie tego życzyli, dlatego doceniam jego gotowość do podjęcia tego obowiązku od razu po zatrudnieniu. Odwróciłem się, by przyjrzeć się wędrującemu mężczyźnie. Tego dnia mieliśmy tłum agentów rozproszonych po restauracji. Ten mężczyzna nie należał do osób, które często zabierają głos. Dzisiaj był ciekawy wyjątek. Funkcjonariusze, powiedział. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało przyłączcie się do mnie przy stole i porozmawiajmy. Agenci w pomieszczeniu zareagowali głównie chichotami. Naprawdę, jeśli przyjdziecie i usiądziecie ze mną, chętnie wygadam wam się ze wszystkiego, obiecuję. Jeszcze więcej śmiechu, ale nikt ani trochę się nie poruszał. A wędrujący mężczyzna kontynuował dobitnie. Wiem, że jesteście ciekawi. Wiem, że robicie notatki. Wiem, że mówicie o mnie. Wiem, że zbudowaliście dla mnie to miejsce. Znam was i... Kiedy pogodziłem się z faktem, że to była najdłuższa wypowiedź, jaką kiedykolwiek słyszałem z jego ust, usłyszałem dźwięk dzwonka. Drzwi się otworzyły. Wchodząc bocznymi drzwiami restauracji, Malcolm ocierał ręce. To były drzwi, które znajdowały się tuż obok stołu, przy którym siedział wędrowiec. Wszystko wydarzyło się tak szybko.
a jednak rozgrywało się przede mną niesamowicie powoli, jakby był jeszcze moment, pojedyncza sekunda, w której mógłbym wkroczyć. Wędrujący mężczyzna porzucił wszelkie pozory wymiany zdań z agentami, przerywając przemowę w połowie i przyjmując zupełnie nowe zachowania. Odegrał rolę niskiego, nieszczęśliwego, zmęczonego człowieka i powiedział: 30 wizyt, za każdym razem okropna obsługa. W żałosnym tonie, gdy Malcolm przechodził obok. Chłopak instynktownie wyjął notatnik z kieszeni na piersi i odwrócił głowę w stronę mężczyzny. Jasne, jak najbardziej. Mogę panu coś przynieść, czy... A potem Malcolm zamarł w miejscu. Wyraz twarzy wędrującego mężczyzny stał się szeroki jak u kota z Cheshire. Jego szyja naprzemiennie napinała się i trzepotała z tym, co wydawało się niezaprzeczalnym podnieceniem. Mężczyzna zaczął wstawać od stołu, a potem natychmiast oboje zniknęli. Malcolm i wędrowiec przestali istnieć. Szaleństwo tej chwili zostało przerwane przez zakodowany język, który usłyszałem nad megafonem. Bezsensowną mowę agenta, która na zawsze wyryła się w mojej pamięci. Poziom alertu czarny. Wędrujący cel naraził cywila. Powtarzam, cywil został narażony. I to było tyle. Melanie zrezygnowała parę dni później. Nie była na mnie zła. Powiedziała mi, że zawsze wiedziała, iż wyjedzie po 10 zniknięciu. Dlaczego potrzebny był ten konkretny kamień milowy? Nie mam pojęcia. Wszystko, co mogłem zrobić od tego momentu, to kontynuować pracę. W drodze do domu lub w przerwach na lunch patrzyłem w gwiazdy i wyrażałem życzenie, aby Malcolm wrócił do domu. Z powrotem, dokądkolwiek go zabrano. Rozmowa z agentami nie przyniosła mi żadnej pociechy. Wymiana zdań z nimi była prosta i krótka. Dokąd go zabrano? Pytałem. Odpowiadali jedynie, że już go nie ma. Mając teraz wieczny sztylet w duszy, czerpałem z tego niewielkie pocieszenie, bo to była dla mnie lekcja. Lekcja, że muszę być jeszcze bardziej czujna, jeszcze bardziej pilna. A w dni, kiedy odwiedzał mnie wędrujący mężczyzna, muszę być jedynym kelnerem w barze, bez wyjątku. Wiedziałem, że agenci nie byli z tego zadowoleni. Żaden z nich nie powiedział mi tego wprost, ale widać było, że dowiadywali się o nim czegoś nowego za każdym razem, gdy ktoś się zapomniał. To była dziwna, darwinowska konstrukcja, którą stworzyli. Byliśmy zoo, z którego mogli dowiedzieć się więcej o konkretnym zwierzęciu, konkretnym bycie, konkretnym gościu. Nie ma mowy. Teraz musieli po prostu patrzeć jak sieci, albo czekać, aż zrobi coś innego. Czekałem na 3-dniowy odcinek pod koniec miesiąca, w którym gość zwykle się pojawiał. Do tego momentu było spokojnie. Kiedy w końcu się pojawił, nie tego się spodziewałem. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem wędrującego mężczyznę wchodzącego przez drzwi wejściowe. W środku nocy, pod koniec mojej zmiany. Stałem przy kasie sparaliżowany, gdy on stawiał krok za krokiem, by zmniejszyć dystans. A potem był właśnie tam, stał przede mną. Wtedy byłem pewien, absolutnie pewien, że umrę. Uśmiechnął się. Nie martw się, mam swój własny mały zestaw zasad, według których gram, powiedział. Nie odezwałem się ani słowem. To była teraz ziemia niczyja. Nie było na ten moment żadnych instrukcji, żadnych zasad. Wiem, że byłeś mnie ciekaw. Podziwiałem to od momentu, gdy pierwszy raz się do mnie odezwałeś. Ostrożna ciekawość to wspaniała rzecz, którą można zobaczyć u kogoś, zwłaszcza u tak lekkomyślnego gatunku. Proszę, proszę po prostu idź, myślałem. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tu jestem. Jestem pewien, że chciałbyś wiedzieć, co tu robię, prawda? Nie jestem już ciekaw, przysięgam, że nie.
Powtarzałem w kółko w głowie. Zaśmiał się. Odpowiedź jest naprawdę boleśnie prosta. Ta mała gra, ta mała farsa, w którą gram, to jest po prostu niewiarygodnie zabawne. Proszę, nie zabijaj mnie, proszę. Naprawdę masz cudowną planetę. Wkrótce wrócę ponownie, obiecuję. Daj mi miesiąc, może tym razem dwa. Szczere, miłe uśmiech i życzliwe oczy. Tak wyglądał. Wrócę z nową grą. I już go nie było. Zajęło mi chwilę, żeby zdać sobie sprawę, iż obok mnie na blacie leży pudełko z ciastem. Może było tam przez cały czas, kiedy do mnie mówił. Może zmaterializowało się zaraz po tym, jak wyszedł. Otworzyłem pudełko i zobaczyłem odciętą głowę Malcolma z pustym wyrazem twarzy. Ułożona była na czymś, co przypominało wiec ze źle i myląco ułożonych kwiatów. Prawie jakby istniał zamiar stworzenia kompozycji kwiatowej, ale nie było żadnego zrozumienia, jak coś takiego mogłoby wyglądać. Na przerażającej kartce, napisanej niemal dziecięcym pismem, wisiała notatka z napisem. Sprowadziłem go z powrotem, tak jak sobie życzyłeś, patrząc w gwiazdę. Najgorsze w byciu uwięzionym w restauracji na odludziu jest to, że zdajesz sobie sprawę, iż tak naprawdę nie ma dokąd uciec. Każda część naszej planety jest pokryta gwiazdami i otwartym niebem. Ktoś może wpaść tutaj w każdej chwili. Autor opowiadania: World Away Tweedy. Tłumaczenie i opracowanie: Kwadrotas. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alexni TV, Ordinary Ozzy, Azza, XXKK Pitbullix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Lost Soul 82, Żelka, Xerox, Utary Drejs, Kasia, Gons, Marti CQ, Nocna Zmiana, Mati 101M, Dominik Polak, Halina Dupa, Kacper Kowalczyk, Haron Phoenix Jarson oraz Małgorzata Pac. Do usłyszenia.